Poseł PiS Wiesław Krajewski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor. Witam serdecznie Radę Słuchaczy Orden Małopolska. Panie pośle, kiedy 500+ dla każdego dziecka? No, według zapowiedzi od 1 lipca. Myślę, że będziemy wkrótce procedować, ponieważ to wymaga przepisów prawnych nowych i damy radę. To jest pewne? No, myślę, że wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat jest tutaj już sprawdzona i to, co powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński oraz potwierdził premier Mateusz Morawiecki, no to daje gwarancję rękojmię, że tego typu oświadczenia i zadania, które są przed nami, będą zrealizowane. Jeśli Anna Pieczarka będzie jedynką do polskiego parlamentu, to Wiesław Krajewski, tu obecny, będzie miał które miejsce? To za wcześnie o tym rozmawiać. Nie ma dzisiaj, przepraszam, żadnej pewności, kto na jakiej pozycji się ulokuje. Natomiast decyzję w tym zakresie będzie podejmowało kierownictwo partii. Dotychczas liderem listy był profesor Włodzimierz Bernacki. I zobaczymy, co się wydarzy po wyborach do Europarlamentu, ponieważ to będzie czas na nominacje różnych osób na naszą listę. Panie pośle, dzisiaj nie ma pewności, kto, gdzie i dlaczego się na takiej liście znajdzie. Czy sprawa związana z tak zwanymi taśmami prezesa wizerunkowo zaszkodzi PiS-owi w wyborach? Nie, absolutnie jest to. Myślę, że każdy rozsądny człowiek traktuje to taką wydmuszkę polityczną, bardzo nieładną, w takim niesmacznym tonie. Jedna z gazet, nie chcę tutaj na antenie reklamować tej gazety, bo już dała wyraz temu, że jakoś szczególnie ma obsesję na punkcie Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że to jest właśnie ciąg różnych zdarzeń i szkalowania Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dodatkowe dyżury poselskie, między innymi w Szerzynach, to już kampania, panie pośle? Czyli to się wydarzyło, ponieważ te dyżury, które wprowadziłem już na wiosnę 2016 roku, cieszą się wielką popularnością i ludzie z tego tytułu są bardzo zadowoleni. Przychodzą? Tak, jak najbardziej. Mają różne sprawy? I podczas sprawy wyborów samorządowych, teraz na jesieni 2018 roku, pojawiły się kolejne sygnały z różnych samorządów, między innymi Rzepiennik Krzyżewski, Ryglice i tak jak pani wspomniała, Szerzyny. I ja jestem bardzo zadowolony z tego tytułu, że samorządowcy udostępnią pomieszczenia w Urzędzie Gminy, bo dyżury będą się odbywały w Urzędzie Gminy. Ale przede wszystkim te dyżury nie są dla samorządowców, tylko to są dyżury dla zwykłych, normalnych mieszkańców naszego regionu, którzy naprawdę mają wiele problemów i dzielą się tymi problemami ze mną właśnie na tych dyżurach. Panie pośle, możliwe jest porozumienie międzynarodowe po słowach szefa izraelskiego MSZ? Czy musi być porozumienie, ponieważ dialog towarzyszy naszym tu wszystkim. Ale jest trudna sytuacja. Relacjom i zewnętrznym relacjom. Oczywiście zdarzają się politycy, którzy nieodpowiedzialnie w sposób tak bezpardonowo powiem, próbują zepsuć te relacje, natomiast na poziomie racji stanu współpraca ze wszystkimi państwami, a szczególnie z Izraelem, jest nam potrzebna ten dialog, ta współpraca. Natomiast oczywiście musimy się szanować jako państwo polskie, ponieważ te słowa, haniebne słowa, które zostały wypowiedziane przez pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych, przepraszam, Izraela, no musimy tutaj uszanować swoją rację stanu. A co będzie dalej w tych polsko-izraelskich relacjach? Jeszcze raz. Co będzie dalej w tych polsko-izraelskich relacjach? Myślę, że... Jakie one będą? One są generalnie poprawne. No przecież wiemy, że one są poprawne. No zdarzają się, tak jak i po naszej stronie, jak i po stronie izraelskiej, tak jak powiedziałem, haniebne wypowiedzi i posądzanie nas, narodu polskiego, o takie okropne rzeczy, współpracę z faszystami, to kompletnie nie ma poparcia i ani pokrycia w historii naszej. Wręcz odwrotnie, bardzo wielu Polaków oddało wspólnie z rodzinami, oddało swoje życie, żeby ratować
ratować właśnie przedstawicieli Izraela, Żydów w tej okropnej II wojnie światowej. Także no, albo ktoś to robi szczególny rodzaj prowokacji, albo po prostu jest niedouczonym człowiekiem i takie mam wrażenie, że ta wypowiedź to jest i jedno i drugie, a przede wszystkim jakaś może wyjątkowa niechęć do Polaków. Z czego wynika, trudno powiedzieć. Jest pytanie od naszych słuchaczy, od konkretnego bardzo słuchacza. Panie pośle, proszę posłuchać, czy śmieci muszą być tak drogie? Gdzieniegdzie drożeją przecież nawet o 100%. Co pan na to? No myślę, że to jest sprawa przede wszystkim samorządowców, którzy muszą sobie z tym poradzić. To nie jest sprawa do posła? No pewnie też, ale przede wszystkim no, kwestia bieżącego zarządzania gospodarką odpadami to jest sprawa samorządów. No, mamy odpady, które są do odtworzenia, są odpady, które no, muszą gdzieś znaleźć swoje miejsce w ziemi, powiedzmy, w tych odpadach. Natomiast tu uważam, że przede wszystkim samorządy sobie muszą z tym poradzić, bo ustawa nawet o zamówieniach publicznych, która jakby zwalnia samorządy do przetargów, można powołać własną firmę komunalną, która może po kosztach własnych wywozić i utylizować te śmieci. Ja uważam, że to jest temat samorządów. Ostatnia inicjatywa, która się pojawiła na ziemi tarnowskiej, bo pewnie przypuszczam, że pani do tego zmierza. Grupa zakupowa. To jest realny plan? To znaczy, to trudno powiedzieć, czy grupa zakupowa. No samorządy mogą się zrzeszać, mogą stworzyć związki komunalne w zakresie różnych potrzeb zaspokajania mieszkańców zgodnie z właściwościami i kompetencjami samorządów terytorialnych. I to jest jeden z pomysłów. Natomiast nie jest konieczne powiedzenie, że to jest poszukiwanie zewnętrznej firmy, która ma tego typu usługi świadczyć. Być może stworzenie własnej firmy, która ograniczy i obniży koszty właśnie tego typu usług. No i jeszcze jedno pytanie od słuchaczy. Czy 14 dzień kwietnia będzie państwowym świętem chrztu Polski? Mieszkańcy dopytują, czy będzie także dniem wolnym od pracy. Państwowym prawdopodobnie będzie, bo na ostatnim posiedzeniu Sejmu uchwaliliśmy tego typu święto wspominające chrzest Polski w 1966 roku. Natomiast decyzja oczywiście jeszcze jest w rękach Senatu i pana prezydenta i w momencie, kiedy już stanie się aktem prawnym, no to wtedy będziemy mogli mówić, że święto to będzie państwowe, ale no nie będzie wolnym. Być może wielu będzie z tego tytułu niezadowolony. I to już jest pewne. Ale generalnie musimy pamiętać o tych naszych korzeniach chrześcijańskich. Wydaje się, że chrzest Polski to jest takie przełomowa data w naszej historii i warto do tego o tym wspominać i przypominać, a przede wszystkim uczyć nasze przyszłe pokolenia, że tego typu święto i tego typu wydarzenie miało miejsce w naszej pięknej historii. Panie pośle, poczuł pan już wiosnę? No, jadąc tutaj, słuchając panią w tej anonsie pogodowym. Tak, to tutaj oczywiście już czuć dzień coraz dłuższy. No, da się tutaj poczuć, że już jesteśmy w przedwiośniu i wszyscy chyba z tego tytułu się cieszą, ponieważ w każdym z nas się energia wzmacnia i budzimy się z tego zimowego letargu, chociaż można powiedzieć, że zima nas w tym roku dosyć dopieściła nas w tym zakresie i nie mieliśmy jakichś szczególnych uciążliwości z tego powodu. Takiego obudzenia, przebudzenia i dobrego nastroju na rozpoczynający się tydzień państwu życzymy. Poseł PiS Wiesław Krajewski, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.